zdjęcie jednostki wycieczkowej Hamburg, którego właścicielem jest firma Armator Planturs. Jednostka ta wyszła z Hamburga przedwczoraj i będzie w 12-dniowym rejsie po Bałtyku. Odwiedzi m.in. oprócz naszego portu jeszcze Bornholm, jeszcze Kłajpedę, Visby, Sztokholm, Tallinn. Także będzie to zawinięcie także dla innych bałtyckich portów pierwsze inauguracyjne w tym sezonie. Planowanych mamy na dzisiaj 105 jednostek. Jest to bardzo dużo i byłby to rekordowy rok. Natomiast ze względu na sytuację pandemiczną i sytuację geopolityczną, ta liczba może być bardzo zmienna. Dla pasażerów, którzy w tej chwili przypłynęli do Gdańska, dużym atrakcją będzie Stare Miasto, jego zabytki, a także wycieczka do średniowiecznego zamku w Malborku.